Załóżmy, że macierz A jest macierzą kwadratową. Wówczas mówimy, że macierz A jest osobliwa, jeśli wyznacznik A jest równy 0. W przeciwnym przypadku, jeśli wyznacznik jest równy od 0, to jest to macierz nieosobliwa. Mamy macierz 3, 0, 2, 1. Zastanawiamy się, czy jest to macierz osobliwa, czy nieosobliwa. No to po prostu trzeba policzyć wyznacznik. Tutaj wyznacznik znamy, wiemy jak liczyć łatwo. 3 razy 1 minus 0 razy 2. 3 razy 1 minus 0 razy 2, czyli 3, czyli jest to macierz nieosobliwy. Jeszcze jeden przykład, macierz 1 i minus i 1. Zastanawiamy się, czy jest to macierz osobliwa, czy nie. No to liczymy wyznacznik. 1 razy 1 to jest 1, minus i razy minus i, czyli minus i kwadrat to minus 1. Minus minus 1 to jest 1, czyli 1 minus 1 to jest 0, czyli jest to macierz osobliwy. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.